nieprzyjaciół. Czyńcie dobro nienawidzącym was. Błogosławcie przeklinającym. Módlcie się za tych, którzy was krzywdzą. Gdy ktoś uderzy cię w jeden policzek, nadstaw mu i drugi. Jeżeli ktoś chce ci zabrać płaszcz, oddaj mu również koszulę. Dawajcie tym, którzy was proszą. Gdy ktoś zabierze wam waszą własność, nie żądajcie, by wam ją oddał. Czyńcie innym, co chcielibyście, aby wam czynili. Gdybyście kochali tylko tych, którzy was kochają, Bóg miałby was błogosławić? I grzesznicy kochają tych, którzy ich miłują. Skoro dobrze czynicie tym, którzy wam dobrze czynią, czym zasługujecie na błogosławieństwo? I grzesznicy tak postępują. Jak mógł taką dotknąć, z taką rozmawiać? Oburzające. Nie. Miłujcie nieprzyjaciół i czyńcie im dobrze, nie oczekując niczego w zamian. A wielka będzie wasza nagroda. Będziecie dziećmi najwyższego Boga. Bo On jest dobry dla złych i niewdzięcznych. Bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz jest miłosierny. Ratuj nas, Jezusie! Nie sądźcie, a nie będziecie sądzeni! Nie potępiajcie, a nie będziecie potępieni. Przebaczajcie, a otrzymacie przebaczenie. Chcę poznać tego człowieka. Czy myślisz, że on może być Mesjaszem? Faryzeusz ten zaprosił Jezusa do siebie na biesiadę. Jezus poszedł do niego i zasiadł przy jego stole. Uciekajcie, dzieci. Już was tu nie ma. Powiedziałem, no już. Psoty im tylko w głowie. Wasze zdrowie. Co ona tu robi? Ma śmiałość. Wiedziałby, kim jest ta dziewka, która go dotyka. Wiedziałby, jak niemoralne wiedzie życie. Wiem, kim jest ta kobieta, Szymonie. Pozwól, że coś ci opowiem. Dwóch ludzi pożyczyło raz pieniądze. Jeden 300 srebrnych monet, drugi 500. Żaden nie mógł wszakże oddać długu, więc wierzyciel im go darował. Który bardziej był mu wdzięczny? Zapewne ten, który więcej był mu winien. Masz rację. Widzisz tę kobietę? Przyszedłem do twego domu, lecz nie podałeś mi wody, abym obmył stopy. Ona zaś umyła moje stopy własnymi łzami i wytarła je swoimi włosami. Nie powitałeś mnie pocałunkiem. Ona odkąd weszła, nie przestaje całować mych stóp. Nie polałeś mnie głowy oliwą. Ona stopy me skropiła olejkiem. Powiadam wam, wielka miłość, jaką mi okazała, dowodzi, że przebaczono jej wiele grzechów. Ten, któremu mało wybaczono, okazuje mało miłości. Przebaczono ci twoje grzechy. Ocaliła cię twoja wiara. Idź w pokoju.
Jezus wędrował, głosząc dobrą nowinę i nauczając Królestwa Bożego. I szło za nim 12 uczniów i niektóre kobiety, które uwolnił od demonów. Maria, zwana Magdaleną, Joanna, żona Chuzy, który służył w pałacu Heroda, i Zuzanna. Mistrzu. 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 Jan Chrzciciel polecił mi się spytać, czy ty jesteś tym, który miał przyjść, czy mamy oczekiwać kogoś innego? Opowiedz Janowi, coś widział i słyszał. Ślepi widzą, niedołężni chodzą. Szczęśliwy jest ten, kto we mnie nie zwątpi. Rolnik wyszedł w pole, aby siać. Gdy rozrzucał ziarna, niektóre padły na ścieżkę i zostały zdeptane. I ptaki je potem wydziobały. Inne upadły na drogę skalistą. I gdy rośliny zaczęły wzrastać, zwiędły zaraz z braku wilgoci. Jeszcze inne upadły na ciernie. A ciernie wyrosły wraz z nimi. I w końcu je zagłuszyły. Inne w końcu padły na ziemię żyzną. I wydały dorodny, obfity plon, stokroć pomnażając zasiew. Mistrzu, dlaczego mówisz im w przypowieści i poprzez nie ich nauczasz? Wam dano poznać tajemnice Królestwa Bożego, a im nie. Odkrywam je więc w przypowieściach, bo choć patrzą, nie widzą, a słysząc, nie rozumieją. Oto znaczenie tej przypowieści. Ziarno to Słowo Boże. To, które padło na drogę, oznacza ludzi, którzy słuchają. Lecz diabeł przychodzi i usuwa słowo z ich serc, aby nie uwierzyli i nie zostali zbawieni. Ziarno, które upadło na skały, oznacza tych, którzy słuchają słowa i z chęcią je przyjmują, ale brak im korzenia. Wierzą tylko przez chwilę, a gdy nadchodzi czas próby, upadają. Ziarno, które padło między ciernie, oznacza tych, którzy słuchają słowa, ale zmartwienia, bogactwa, przyjemności tego świata zagłuszają słowo tak, że zostaje bezowocne. Ziarno, które padło na żyzną ziemię, oznacza tych, którzy słów moich słuchają, są wytrwali, zachowują je w sercach. Ono wzrastając daje obfity plon. Pewnego dnia Jezus wraz z uczniami wsiedli do łodzi. Przeprawmy się na drugą stronę, powiedział im. Gdy płynęli, Jezus zasnął. Ratuj nas, mistrzu!